Dzień dobry, Rubinstar, a ja motyka i wyrywam to, co rośnie między drzewkami, bo żadna gwiazda nie jest w stanie tego wypchnąć. Taką mam podcinaczkę i trzeba to opielić. No niestety, znaczy albo stety, ale za to efekt jest zarąbisty. Drzewka chcą rosnąć, chce to owocować. Nieraz to przychodzę do tego sadu i sam się zastanawiam, kiedy ja te drzewka sadziłem, czy w tamtym roku, czy 2 lata temu, ale nie wiem, w tamtym roku sadzone. Rosną, chcą owocować. Poprzez taką uprawę ta ziemia jest napuszona. Wczoraj spadło 20 mm, akurat byłem w sadzie, ciągnikiem przyjechałem i patrzyłem, jak ta woda się zachowuje. Ona nie spływa, ona wsiąka. To nie to, że płynie struga wody, gdzieś to spływa na dół. Nie, to wsiąka cały czas i od razu nasancza tą ziemię. No, widzicie, troszeczkę jabłuszek jest. Ile się urwie? Tak liczyłem, średnio na każdym drzewie jest 30 jabłek, średnio. Bo rekordzista to ma 60. Nas wam pokażę. Takie te silniejsze drzewa, gdzie są. Aż się nie chce wierzyć, że takie malutkie potrafi tyle jabłek mieć. No ale ja tak się zastanawiam, czy to urośnie, ale rośnie, bo mierzę, rośnie, cały czas przyrasta na wadze, także woda. Woda, dobrze, że dałem drugą dawkę azotu, no i ma jeszcze troszeczkę siły, bo tak to pewnie, żeby to stanęło przy takiej ilości jabłka. Te drzewka jeszcze za malutkie są, żeby to tak mocno szło, ale jak chcę, no, tu na tym jest, to ja go nie będę hamował. Niech rośnie. W tym roku przemysł już jest 1,17 zł brutto. No, cena kosmiczna, prawda? Wiśnia od 5 do 7, porzeczka czarna 8. No i tak powinno być, panowie. Abyśmy wiedzieli, za co my pracujemy, za tą naszą ciężką pracę. Na słońcu często dostajemy kontuzji. Także rolnik powinien być traktowany troszeczkę ulgowo, bo on produkuje żywność, czy to bydło, czy każdy chłop powinien być pod innymi zasadami, powinien być troszeczkę chroniony przez państwo, żeby narodowi nie brakło żywności. Kiedyś mnie się zapytaliście, dlaczego jabłka są niedobre. Jak niedobre? Jabłka są bardzo dobre. Tylko no właśnie wpakowali nam takie odmiany, które może nie za bardzo są akceptowalne przez nas, ale jeżeli się dobrze to wszystko wyprodukuje, to jabłko wywisi na tym słoneczku, dostanie cukru, dojrzeje, to wszystko jest w porządku. Najgorzej, jak ja widzę, jak niektórzy na siłę, na zielono zrywają, bo już trzeba wywieźć Prince'a, Galę na początku września. Galamast na rynkach się pojawia, przecież to jest surowizna, połowa, nawet nie wiem, co by robił z tym Prince'em. Nie ma takiej opcji, żeby w połowie września Prince był dojrzały, pryskany na kolor, na siłę wywożony, bo jest kasa. Jeden winny, że kupuje, a drugi winny, że to sprzedaje, na odwrót. Jeden, no tak, jakby nie było kupujących, to ten by nie wywoził. Także u mnie wszystko musi wywisieć, są robione indeksy na cukier, na skrobie. Skrobia musi się rozłożyć, musi być dużo cukru, wtedy to jabłuszko jest pyszne. A następną sprawą, która zmienia bardzo smak, no to są preparaty do przedłużania przechowywania. Jeden MPC to bardzo niszczy smak i też to trzeba z głową stosować. To jest nazwa sama w sobie mówi, do długiego przechowywania, a nie do przechowywania na 3 tygodnie i też fraszują, potem wyjmuję to jabłko i rzeczywiście to jabłko jest jak z tektury. Najlepsze jabłko jest z drzewa, tak jak Gala. Dla mnie Gala najlepsza jest z drzewa. Rubinstar przykładowo nie zmienia swojego smaku, ale Gala już tak. I też mamy, ta technologia tak mocno poszła, że to chyba na naszą zgubę. Kiedyś nie było środków do tego długiego przechowywania, nie było tych smart freshów,
nie było takich dobrych środków na szarą pleśń, a teraz wszystko, chociaż już dużo tych środków wycofane jest, ale mimo to i tak możemy jabłka przechowywać cały rok, czyli na jedno dobre, na drugie złe. Kiedyś jabłka kończyły się w lutym, w marcu, do marca ktoś już jabłka przechował, to już był dobry i był przestój, każdy się wygłodził i potem jak się pojawiły we wrześniu, to te jabłka szły, rzeczywiście i cena była. A teraz to mamy wszystkiego do oporu, przywożą z Grecji, z Turcji, truskawki, z Maroka, przywożą borówkę. Po co? Po co? Poczekajmy na tą wytęsknioną naszą boróweczkę, na te nasze jabłuszka, truskaweczki, czereśnie polskie. Czy musimy codziennie jeść te rarytasy? Nie, poczekajmy i naprawdę to wtedy lepiej smakuje na te jabłka letnie, pierwsze, Genewa, Celesta. Nie, trzeba przywieźć z zagranicy. Po co? Po co? Tylko prawda jest taka, jak konsument nie będzie kupował, to eksporter nie będzie przywoził, bo taka jest prawda, bo po co? Na półce ma leżeć? W Topazie widziałem jabłko Granny Smitha, 3,90 sztuka. Po co? Komu to? Poczekajmy, nasze będzie po 3 zł, czy po 2 zł, polskie, pyszne jabłko, a nie z zagranicy ściągać. Dobra, pozdrawiam. Samo się nie chce pielić, widzicie. A słońce zaczyna dogrzewać. Wczoraj 20 mm dowaliło. A troszeczkę podlało, fajnie się wyrywa. Najgorzej z tymi przerostami. Kiedyś był reglone, to się robiło, a teraz szpadel i bugo w łeb. Trzeba wyrywać. Ale miło przyjść popatrzeć. O kurde, coś zjadłem. Miło popatrzeć, jak to wszystko rośnie. Rolnik to jest wdzięczny zawód. Co tam dużo mówić. Pozdrawiam.